Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi parafianie i drodzy sympatycy naszego bydgoskiego Sacré-Cœur, z pewnością znacie tę ludową opowieść o tym, iż w święty wigilijny wieczór zwierzęta przemawiają ludzkim głosem. Może jeszcze dzisiaj, gdzieś, w jakiejś głuszy, pewna babcia otulona wyjdzie ze swojego domu, trwożnie skradając się pod gdzieś tam, pod oborą, czy też ta krowa przemówi ludzkim głosem i co ona powie. Można się uśmiechnąć, ale można i wręcz należy odkryć w tej ludowej opowieści pewną mądrość. Mądrość, którą wyraża sam prorok Izajasz. Opisując tymi słowy pokój mesjański, czyli świat po przyjściu Mesjasza. Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą z połem i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę. Niemowlę igrać będzie na noże kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Zła czynić nie będą, ani zgubnie działać po całej świętej mej górze. Bo kraj się napełni znajomością Pana na kształt wód, które przepełniają morze. Tyle prorok Izajasz. Czy mowa rzeczywiście o zwierzętach? Czy tak jak w wielu bajkach, raczej o nas, ludziach? To my, w chwili przyjścia Chrystusa, kiedy przyjmujemy Go do naszych serc, potrafimy wyjść z jakiegoś zezwierzęcenia, któremu ulegaliśmy i stać się bardziej ludzkimi względem siebie. Jeżeli w tej gorączce całej naszych zabiegów, naszej walki o przetrwanie, rzucaliśmy się do siebie, tak jak zwierzęta, ze szponami, z pazurami, gotowi wydrzeć jakiś lepszy kąsek tego czy owego dla siebie. Jeśli na każde podejście bliźniego reagowaliśmy warknięciem, czy rykiem, czy też szczekaliśmy na siebie, czy obszczekiwaliśmy siebie nawzajem, to w chwili, kiedy Chrystus na nowo się narodzi w naszych sercach, przestajemy to czynić. Wtedy pokój panuje, radość. Stajemy się bardziej ludzcy i takimi musimy się z woli Pana stawać, aby On mógł nas w przyszłości przebóstwić. To też życzę, kochani, wam wszystkim i sobie również, abyśmy się stawali ludzcy, coraz bardziej ludzcy, tak abyśmy mogli coraz wierniej naśladować nowonarodzonego Chrystusa.